Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Woziński. To jest mój wideoblog noszący nazwę Nieliberalny Wolnościowiec. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Państwa, mam wrażenie, bardzo ciekawy temat, a mianowicie historię rodu von der Leyen. Von der Leyen to dla nas oczywiście przede wszystkim Ursula von der Leyen, czyli wybrana właśnie na drugą kadencję przewodnicząca Komisji Europejskiej. I myślę, że właśnie ten fakt, że pani Ursula została wybrana na tak zaszczytną funkcję, tak wiele znaczącą w całej zjednoczonej Europie, trzeba będzie poświęcić jej, należy jej poświęcić jej, ale również jej rodowi szczególną uwagę. Myślę, to co dzisiaj powiem, powie nam wiele na temat zarówno jej charakteru, charakteru jej dążeń i ogólnie temat samej Unii Europejskiej, która właśnie pod przykrywką tych takich pięknie brzmiących haseł jest zupełnie czym innym niż to się na pozór wydaje. Tak więc zapraszam Państwa na dzisiejszy odcinek. Pierwsze wzmianki o różnego rodzaju von der Leyenach pojawiają się już w średniowieczu, ale to nie ma jeszcze tutaj żadnej pewności, że to jest na pewno ta gałąź rodu von der Leyen, która wydaje się późniejszych potentatów mieszkających Krefeld. Dlatego powszechnie uznaje się, że takim pierwszym przedstawicielem protoplastą tego rodu, tak bardzo bogatego, tak bardzo zamożnego, był Peter von der Leyen, o którym dowiadujemy się po raz pierwszy w 1579 roku jako mieszkańcu miasteczka Radervormland w Nadrenii. Nadrenia to była wówczas taka kraina, która była bardzo podlegająca różnym wpływom. Współcześnie to już jest bezpośrednio należy to w całości do Niemiec, natomiast w tamtym okresie to był taki można powiedzieć tygiel narodowościowo-religijny i w tym tyglu powstał, czy raczej bardzo upowszechnił się menonityzm, którego zwolennikiem był właśnie Peter von der Leyen, kupiec i właściciel pasmanterii. Na samym początku jego działalności wiemy, że no nie był to jeszcze jakiś wielki, znaczący potentat. No nie było tutaj jeszcze ku temu żadnych powodów, żeby kimś takim miał się stać. Był to okres takiego silnego fermentu religijnego. Dopiero ten ferment religijny, gdy zaczął gdzieś oddziaływać bardzo silnie na sferę polityczną, gdy przeobraził tą scenę polityczną na korzyść protestantów, dopiero wówczas zaprocentowało to dla von der Leyenów szczególnie wyróżnioną propozycją. No i muszę tutaj zrobić taki króciutki dla Państwa wykład na temat tego, czym jest mennonityzm, ponieważ to w znacznym stopniu wyjaśni nam całe dzieje rodów von der Leyen, ale również w jakimś sensie współcześnie reprezentowaną, czy raczej współcześnie demonstrowaną postawę Ursuli von der Leyen. To nie jest tutaj żadna przesada, bo tego rodzaju czynniki bardzo silnie wpływają na naszą rzeczywistość. Nie można o nich abstrahować, dlatego właśnie taki króciutki wykład na temat tego, czym mennonityzm był. Mennonici byli przede wszystkim znani jako tacy bardziej pokojowi reprezentanci tego samego nurtu, który reprezentowali przede wszystkim anabaptyści. Przy czym anabaptyści dali się poznać w całej Europie jako bardzo wojowniczy przedstawiciele nurtów reformowanych, nurtów odłączonych od kościoła, ponieważ zniszczali różnego rodzaju powstania, rebelie, chociażby w Münster, to były bardzo gwałtowne wydarzenia. Mennonici pod wpływem oczywiście głównego tutaj ojca założyciela tego wyznania, czyli Menno Simonsa, przyjęli taką perspektywę, że trzeba bardziej uciekać się od przemocy, przynajmniej formalnie w doktrynie. W związku z tym proponowali, żeby nie przyjmować urzędów, żeby nie służyć wojsku, żeby nie składać przysięg. Dlatego byli takimi, można powiedzieć, pod tym względem takimi pacyfistami, ale pacyfistami, jak się okazało, bardzo specyficznymi, o czym będę mówił szczególnie w związku z tym, jak bardzo blisko lud von der Leyenów współpracował z Fryderykiem II Pruskim, zwanym czasami też Wielkim. Mennonici w zasadzie mieli co do zasady głównie dwa u siebie sakramenty, chociaż oczywiście to nie były już w zasadzie takie pełne sakramenty, czy ważne w ogóle sakramenty ze względu na brak łączności ze Stolicą Apostolską. W zasadzie uznawali ten swój ponowny chrzest, czy raczej chrzest dorosłych, nie uznawali oni chrzcin dzieci oraz praktykowali również
Eucharystii, ale co to zasadniczo, tak jak większość wyznań reformowanych odrzucili oni ofiarniczy charakter mszy świętych, mieli swoje nabożeństwa, w których kładli nacisk głównie na ten wymiar wspólnotowy. No i ten pacyfizm był zdecydowanie ich bardzo taką wyróżniającą cechą. To, co było również bardzo ważne w ich wyznaniu, to, żeby żyć dosyć skromnie, żeby być poddanym rygorowi obowiązków codziennego życia. I było to moim zdaniem osobiście takie wyznanie bardzo mocno skrojone właśnie pod tą ludność, która ostatecznie przyjęła, która najbardziej już w pierwszych latach stała się głównymi zwolennikami tego wyznania. Czyli mówiąc wprost, podrzemieślników, tak? To właśnie ci rzemieślnicy, którzy tak bardzo ciężko pracowali, mieli tak bardzo ciężką pracę, która polegała na wielogodzinnym przerabianiu materiałów i jakby w spędzaniu czasu głównie w tkalniach czy w domowych, bo wiadomo, że to był system nakładczy, że ta praca była gdzieś wykonywana niekoniecznie w jakichś warsztatach, ale w domach, że tego rodzaju wyznanie, tak jak współcześnie cały ruch charyzmatyczny na całym świecie w zasadzie jest też takim opium dla ludu, bo przynosi taki rodzaj pozornego wyzwolenia z tych wszystkich trosk i taką nadzieję daje ludziom. Tak samo tutaj jest, tak samo był ten sam motyw, można moim zdaniem zauważyć w menonityzmie, który był takim zakrojonym właśnie pod te warstwy rzemieślnicze, takim wyznaniem wiary, które bardzo mocno akcentowało te rzeczy takie jak właśnie ciężka praca i przez tą pracę miało następować to wyzwolenie poprzez wspólnotowość, przez odrzucenie hierarchii, przez odrzucenie tej hierarchiczności, odrzucenie jakby tutaj to było bardzo, bardzo silnie takie egalitarne wyznanie wiary, bardzo silnie egalitarny był to nurt reformacji, który bardzo silnie odcinał się od wszystkiego, z czym kojarzył się wówczas być może Kościół katolicki, czyli z autorytetem, z hierarchicznością i tak dalej, i tak dalej. To może tyle, jeśli chodzi o menonityzm, bo to będzie moim zdaniem bardzo mocno gdzieś oddziaływało, później rezonowało w trakcie całego dalszego dzisiejszego krótkiego wykładu i troszeczkę wyjaśni tajemnicę sukcesu komercyjnego rodu von der Leyen, a ten sukces był rzeczywiście ogromny, był znaczący. Początkowo mogło się wydawać, że wcale nie będzie tak kolorowo, jak to się mówi, von der Leyen, ponieważ gdy nadeszła wojna 30-letnia, czyli przypomnę lata 1618-1648, to na terenie całej Rzeszy panowała bardzo ciężka sytuacja. To jest taka wojna, która stanowi rodzaj odpowiednik naszego potopu, czy całych w ogóle wojen w połowie XVII wieku. Tutaj na tym kanale bardzo często do tego wydarzenia powracam, bo w jakimś sensie to jest wydarzenie, które wyznaczyło dalszy bieg czyli dziejów Europy, ale całego świata w stopniu naprawdę ogromnym. Można powiedzieć, że to była tak naprawdę pierwsza taka wojna światowa. W czasie tej wojny 30-letniej wspomniane już przeze mnie miasteczko, w którym mieszkali von der Leyenowie, czyli ten Radervormland, został najpierw zajęty przez wojska margrabiego Hesji, czyli protestanta. I początkowo mogło się wydać, że będzie wszystko dobrze, ale później weszli Austriacy, Hiszpanie, przez jakiś czas nawet wypędzili stamtąd Mennonitów. Ci Mennonici wrócili. Ostatecznie na zakończenie wojny to wszystko, te tereny, na których leżało to miasteczko, przypadło katolickiemu księciu Berg, który pozwolił pozostać Mennonitom na tym terenie, ale nałożył na nich specjalny podatek i to sprawiło, że von der Leyenowie, tak jak wielu innych Mennonitów, po prostu uciekło z tego miasta, przeniosło się nieco dalej na wschód do miasteczka Krefeld. To Krefeld to jest współcześnie nie taka wcale jakaś wielka mieścina. Z tego co pamiętam, to może mieć około 100 tysięcy mieszkańców. Może się w tej chwili mylę, ale na pewno to nie jest żadna wielka metropolia.
taka jak chociażby Düsseldorf, Hamburg, czy jakieś inne miasteczka, czy jakieś inne miasta w Niemczech, jest to jedno z miast, które z pewnością nie należy do tego absolutnego topu, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. No i to miasto było kiedyś całkowicie zdominowane przez von der Leyenów właśnie. Von der Leyenowie znaleźli w Krefeld swoją, można powiedzieć, taką ziemię obiecaną. I stało się to wszystko może nie od razu, bo na początku było z pewnością nieco ciężej. Po wojnie 30-letniej ta Rzesza bardzo długo się odbudowywała, ale w 1702 roku to Krefeld zostało przydzielone, czy znalazło się w granicach świeżo proklamowanego Królestwa Prus. I Prusy początkowo wydawało się, że może będą, że to może nie być szczęśliwy wybór dla Krefeld, ponieważ Prusy zasadniczo miały swoje posiadłości bardziej w naszej części Europy. Jak wiadomo, głównie to były Brandenburgia, Prusy, później odebrane nam Pomorze Gdańskie i tak dalej. Natomiast na początku XVIII wieku mogło się przedstawiać to wszystko jako taki dosyć nieciekawa wizja dla całego miasta, ale dosyć szybko się to zmieniło ze względu na sukcesy polityczne, które odnosiło państwo pruskie. Okazało się, że takim szczególnie korzystnym i w zasadzie takim szczytowym momencie w rozwoju Krefeld były czasy, w których władcą Prus został Fryderyk II, o którym wspomniałem, nazywany zawsze Wielkim. Ja go nie nazywam Wielkim, bo uważam, że tego typu władca na wielkość, jakby z pojęciem wielkości, nie ma w zasadzie wiele wspólnego, a w zasadzie nic. Fryderyk II był władcą, który bardzo silnie postawił na to, żeby uprzemysłowić swoje Prusy. Tutaj wspominałem o tym na swoim kanale przy okazji innych nagrań. Wspominałem o tych również na innych kanałach, że Prusy początkowo nie były wcale krajem uprzemysłowionym. One były krajem jeszcze bardziej rolniczym niż Polska. One były krajem, który dopiero szukał swojej industrializacji w porównaniu do Prus. To chociażby sąsiednia Saksonia była zdecydowanie bardziej uprzemysłowiona i oczywiście później Prusy sprawiły, że w zasadzie ukradły całe linie przemysłowe sąsiedniej Saksonii, ale bardzo zależało na tym Prusom, żeby i Fryderykowi II, żeby ten przemysł stworzyć, i pomysł padł na to, żeby wykorzystać właśnie Krefeld i tamtejszą ludność mennonicką do tego, żeby stworzyć od podstaw przemysł jedwabniczy. W tamtym okresie już było wiadomo, to była połowa XVIII wieku, że no w przemyśle odzieżowym tkwi potęga. W tamtym momencie już Brytyjczycy coraz bardziej łakomym okiem spoglądali na Indie, które jeszcze w tamtym momencie dominowały na rynku tekstylnym światowym i dopiero jeszcze się szykowały. Szykowali się Brytyjczycy do jakiegoś wielkiego skoku na hinduski przemysł tekstylny, ale już Fryderyk II wiedział, że chce zbudować ten przemysł i wybór padł oczywiście na Krefeld, gdzie byli von der Leyenowie. A von der Leyenowie byli już wówczas głównymi przywódcami, można by powiedzieć, całej tej wspólnoty mennonickiej, która no, nie była może jakaś ogromna, ale to była bardzo dobrze zżyta, bardzo zgrana społeczność, która była gotowa do pracy. Miała do tego bardzo religijną, silną religijnie motywację do tej pracy, więc wystarczyło im tylko dostarczyć materiału i uczynić ich tutaj takim szczególnie ważnym ośrodkiem. Należało ich tylko dopieścić pod względem prawnym, finansowym i tak dalej. I to już jest rok 1768, czyli można powiedzieć trzecia dekada rządów Fryderyka Pruskiego, gdy von der Leyenowie zatrudniają 3000 osób i oni stopniowo stają się prawdziwymi panami tego miasta, stają się głównymi zarządcami. Znaczy, w sensie to było na takiej zasadzie, jak długo było we Florencji, czyli że Medyceusze nie byli wcale jeszcze, jakby władza Medyceuszy nie zawsze była odzorowana bezpośrednio w jakiejś funkcji sprawowanej publicznie. Bardziej często to wszystko wynikało z tego, że oni po prostu byli, wiadomo, wszyscy wiedzieli, że oni mają największy wpływ na rzeczywistość i na takiej samej zasadzie wśród mennonitów zamieszkujących Krefeld von der Leyenowie byli absolutnie tutaj najważniejsi. Po zakończeniu wojny siedmioletniej
w czasie której no, los Prus zawisł na włosku, jak wiadomo, miał miejsce ten cud domu brandenburskiego. Przybywa Fryderyk II do Krefeld specjalnie. Proszę zwrócić uwagę, to Fryderyk przyjeżdża do von der Leyenów, on do nich przyjeżdża i nadaje im specjalny jakby tutaj monopol nawet na produkcję jedwabiu, co sprawia, że różni inni producenci jedwabiu z okolicy muszą się poprzenosić do innych państw. W Prusach tylko w tamtym momencie, po zakończeniu wojny siedmioletniej, tylko oni mogą produkować odzież wykonaną z jedwabiu. Ta współpraca z Fryderykiem II, który, jak wiadomo, miał najbardziej zmilitaryzowane społeczeństwo, który miał ogromną armię jak na ówczesne warunki. W zasadzie tam nawet 60 czy 70% całych wydatków państwowych była przeznaczana na armię. To proszę zwrócić uwagę, jak bardzo to świetnie współgra z tym faktem, że Mennonici byli pacyfistami. To bardzo ciekawy rodzaj pacyfizmu, który każe właśnie współpracować i podejmować taką owocną współpracę z władcą, który był symbolem militaryzmu nie tylko w XVIII, ale w zasadzie w XIX wieku. Można nawet powiedzieć, że współcześnie Fryderyk II Pruski stworzył państwo, które pod względem zmilitaryzowania, które pod względem wydatków na zbrojenia i takiego ducha agresywnego względem innych i takiego ducha spartańskiego, no to nie miało sobie równych w dziejach, to trzeba sobie powiedzieć. No, tutaj jak widać ten mennonityzm nie za bardzo tutaj przeszkadzał, jakby kolidował ze współpracą z Fryderykiem II, w szczególności von der Leyenom, którzy w 1768 roku trzech braci zostało wyniesionych do godności szlacheckiej, co również stanowiło bardzo twórcze rozwinięcie doktryny mennonickiej, która co do zasady raczej była dosyć egalitarna i sprzeciwiała się tego rodzaju rozwiązaniom. W tym momencie, w zasadzie mówimy tutaj o latach, w których rządzi Fryderyk II Pruski, czyli mniej więcej od 1740 roku do 1786 roku, von der Leyenowie osiągają absolutny szczyt swoich wpływów, szczyt swojej potęgi. W zasadzie Krefeld to jest miasto, które pracuje dla nich. Oni są fundatorami całej społeczności miejscowej, fundują całe życie religijne i to życie religijne bardzo mocno napędza, to życie religijne przebiegające wedle zasad mennonickich bardzo mocno napędza ich fortunę, napędza im pracowników, którzy są święcie przekonani, że oni w ten sposób właśnie odkrywają to prawdziwe chrześcijaństwo i w tym swoim znoju, w tym swoim rygorze pracy ciężkiej w tkalniach spełniają jak najbardziej w stopniu znaczącym te wszystkie przykazania chrześcijańskie. To było coś niesamowitego. W zasadzie Krefeld było wówczas znane jako miasto jedwabiu w całej Rzeszy. Było jednym z bardziej takich bogatszych, co tu mówić, miast w całej Rzeszy, bardziej ożywionych dzięki temu. Głównie, jeszcze raz chciałem tutaj zrekapitulować pewne tutaj główne wątki. Ten układ był szczególnie ważny dla von der Leyenów, jak i Fryderyka II, ze względu na to, że Fryderyk bardzo gwałtownie, bardzo silnie potrzebował nowych gałęzi przemysłu po to, żeby uzupełniać swój budżet państwowy, żeby móc jeszcze bardziej większą armię tworzyć. Dlatego był w stanie robić absolutnie wszystko, dokonać absolutnie wszystkiego, żeby ta branża funkcjonowała. Postarał się nawet o to, żeby była własna hodowla jedwabników na terenie Niemiec. To było dosyć trudne przedsięwzięcie, ono ostatecznie się jakby tutaj w pewnym momencie nie powiodło, ale to wszystko chodziło o to, żeby zapewnić własne dostawy niezależne od Chin. I ten jakby tutaj, jakbyśmy powiedzieli, to combo von der Leyen, dom brandenburski, to było coś, co to był taki duet, który ze sobą współpracował, wzajemnie, wzajemnie budując swoją potęgę. Von der Leyenów w dziedzinie przemysłu
i pruskiego państwa na arenie międzynarodowej. I właśnie w tym konstrukcie szukałbym jakby tutaj takiego prawdziwego fundamentu i podbudowy dla całych dziejów późniejszych losów rodziny von der Leyen. Mimo tego, że von der Leyenowie zbudowali swoją potęgę, zamożność głównie dzięki domowi brandenburskiemu, dzięki Hohenzollernom, a ściśle rzecz biorąc dzięki Fryderykowi II pruskiemu, gdy tylko pojawiły się w 1792 roku na terenie Krefeld francuskie wojska rewolucyjne, to od razu przedstawiciele rodu uznali wyższość nowego pana. To jest takie dosyć niestety znamienne dla tego typu środowisk, dla tego typu ludzi, że gdy tylko pojawia się ktoś, kto zademonstruje troszeczkę to, jak działa prawo siły, prawo pięści, to oni przed tym prawem pięści się, do tego prawa pięści się dostosowują i bardzo szybko stają się uległymi i bardzo takimi owocnie współpracującymi podmiotami w ramach nowego układu władzy. Pomimo tego, że początkowo Francuzi nakładali kontrybucje na Krefeld, bo przecież cała rewolucja francuska w zasadzie polegała na tym, że po tym dramacie, który miał miejsce w momencie, gdy ona wybuchła i gdy załamały się finanse państwowe, trzeba było nieustannie ograbiać wszystkie kraje sąsiednie, trzeba było wyruszyć na podbój całej Europy. Tu kulminacja była w Napoleonie tego typu działań. I tutaj okazało się, że von der Leyenowie początkowo bardzo tutaj musieli pewnie przełknąć tą gorycz w postaci zapłaty tych kontrybucji, bo to głównie na nich oczywiście spadło. No ale dosyć szybko okazało się, że jakoś im się tam żyło, ponieważ w gruncie rzeczy to jest taka ciekawostka, że gdy później Napoleon nakłada blokadę kontynentalną na koniec 1806 roku, to część tego przemysłu tekstylnego europejskiego nawet ma całkiem dobrze mu się wiedzie, w odróżnieniu chociażby od tych, którzy zajmowali się eksportem zboża na światowe rynki, to przemysł tekstylny bardzo dobrze sobie radził, ten europejski, dlatego że odcięta została tutaj konkurencja brytyjska. Brytyjczycy byli w tym bardzo mocni, więc na kontynencie ci, którzy produkowali odzież, byli z tego powodu nawet szczęśliwi i wdzięczni. Tak więc von der Leyenowie dosyć szybko zaczynają nawet w tych czasach rewolucyjno-francuskich, nawet budują sobie nowy pałac, co świadczy najlepiej o tym, że jakoś źle im się pod tą nową władzą francuską nie wiodło. I co ciekawe, gdy w 1814 wracają Prusacy znowu do Krefeld, posłusznie von der Leyenowie znowu uznają nową władzę, nie mają z tym najmniejszego problemu i żyją sobie znowu świetnie z Hohenzollernami, tak jak gdyby nic się nie wydarzyło. Przy czym tu trzeba już powiedzieć, że ten powrót Prusaków, powrót Hohenzollernów do Krefeld i przyłączenie z powrotem Krefeld do Prus w 1814, szczególnie formalnie po traktacie wiedeńskim, po kongresie wiedeńskim, sprawia, że Krefeld nie może już liczyć na ten dawny monopol i von der Leyenowie już nigdy później nie są takimi potentatami, już nigdy nie mają takiej wyróżnionej pozycji na rynku i w jakimś sensie ich pozycja spada, ale te kapitały zgromadzone wówczas procentują i ten kapitał naznaczony Fryderykiem II, tym szczególnie nienawidzącym Polaków Fryderykiem II, ten kapitał zostaje odłożony i procentuje w kolejnych latach. W zasadzie przychodzi rok 57 rok, gdy von der Leyenowie, kolejny przedstawiciel tego rodu, proszę wybaczyć, o tu wszystkich imion nie pamiętam, bo było ich naprawdę całkiem sporo na przestrzeni tych kilku wieków, uznaje, że on po prostu już nie będzie działał na rynku jedwabniczym, przynosi się zupełnie do innej sfery działalności i jest to w jakimś sensie zrozumiałe. Ale tak jak już wspomniałem, tak działa ta arystokracja finansowa, szczególnie w Niemczech, że ona po prostu potrafi, nawet jeśli się w jakiejś innej branży dzieje powodzi bardzo świetnie, nawet przez wiek czy dwa, jest w stanie później spieniężyć zyski
przeczekać, żyć po prostu z procentów, żyć ze zgromadzonych oszczędności. W Niemczech żadnej rewolucji, takiej jak my mieliśmy, komunistycznej, żadnego komunizmu nie było, więc jest wciąż ta ciągłość majątkowa. W związku z tym te pieniądze, które zostały zgromadzone w czasach Fryderyka II, który tak bardzo nienawidził Polski, który żył tylko tym pragnieniem, żeby Polskę pogrążyć, żeby ją stłamsić i zniszczyć, i praktycznie no, to jego największe marzenie, żeby nas zupełnie zniszczyć i jakby doprowadzić do całkowitego upadku, do rozbiorów ostatecznych, nie zostało zrealizowane za jego życia, ale on był jakby tym głównym motorem napędowym tych wszystkich rzeczy, które działy się negatywnych względem nas już w tym mniej więcej okresie w drugiej połowie XVIII wieku. To ten duch, czy raczej ta mentalność pruska, hohenzollernowska w jakimś sensie przeniknęła moim zdaniem do tego kapitału i do mentalności tego rodu, który no w jakimś sensie no nie wyparł się nigdy tamtego okresu, tej bliskiej współpracy, jakby nie przerobił tego, nie powiedział, że no coś tutaj może było nie tak. Nie, to jest jakby cały czas jakby oficjalnie w kategoriach tych, które prezentuje ten ród, przedstawiane jako ogromny powód do dumy, że właśnie w czasach, gdy Fryderyk II był takim wielkim światłym władcą panującym w Europie, podziwianym przez całą oświeconą Europę, bo przecież cała Europa była w nim zakochana. Fryderyk II to był bożyszcze wszystkich władców, wszyscy chcieli go naśladować i właśnie von der Leyenowie u jego boku zyskali taką ogromny wpływ, ogromne zyski i ten ich kapitał w jakimś sensie ukształtował ich linię polityczną na kolejne wieki. Von der Leyenowie inwestowali w wiele różnych branż. Po raz ostatni taki wielki rzut inwestycyjny mieli w latach 70., gdy bardzo mocno zainwestowali w lasy, w sady, zainwestowali też w branżę spożywczą, tak więc oni są obecni w wielu różnych przedsięwzięciach. To nie jest tak, że to są jacyś Billowie, Gatesowie, czy potentaci tej miary, co jakiś Warren Buffett i tak dalej, ale to jest ród, który w dalszym ciągu jest w stanie funkcjonować żyć na bardzo wysokiej stopie życiowej i naprawdę nie musi przyjmować w ogóle tej perspektywy takiej typowej dla takich zwykłych zjadaczy chleba. To wspomniane przeze mnie już małżeństwo Heiko von der Leyena z Ursulą Albrecht było jakby tutaj potwierdzeniem tego, że jakby tym sposobem na dalszą egzystencję już w tych zmienionych warunkach w XX, XXI wieku jest podtrzymywanie tego rentierstwa poprzez odpowiednią sztukę mariaży. Więc gdy patrzymy na Ursulę von der Leyen, musimy wiedzieć, że to nie jest taka pierwsza lepsza osoba, jakaś pierwsza lepsza niemiecka urzędniczka, działaczka polityczna, tylko raczej osoba reprezentująca pewną ciągłość z tą polityką, nie zawaham się tego tutaj powiedzieć, pruską, która charakteryzowała się takim militaryzmem, polakożerstwem, tym takim skrajnie posuniętym, taką skrajnie posuniętą butą, która prowadziła do tego, która była jednym z przyczyn zresztą tego, że Europa no, przeżyła później te kolejne wszystkie tragedie, tak? Bo wiadomo, że Prusy były jakby tym państwem, w którym skumulowały się te wszystkie negatywne, moim zdaniem, czynniki doby oświecenia, które później tak jakby bardzo negatywnie natchnęło wszystkie inne kraje do tego, żeby wprowadzać te wszystkie najgorsze, najbardziej zamordystyczne pomysły na społeczeństwo. Ale nie odbiegamy tutaj za bardzo w kierunku Prus, bo warto jeszcze tutaj powiedzieć troszeczkę o czasach nam nieco bliższych. Może jeszcze wcześniej powiedzmy nieco o wieku XIX, bo tutaj taki ciekawy, czy raczej mało ciekawy epizod, już nie po stronie von der Leyenów, tylko po stronie Albrechtów. Przedstawiciel rodu Albrechtów, Georg Alexander Albrecht, oczywiście znowu tą drogą, jakby powiększając stan posiadania swojego rodu,
bierze sobie za żonę Mary Ludson Robertson, czyli przedstawicielkę amerykańskiego rodu protestanckiego, który jest znany z tego, że posiada bardzo wielu niewolników, zatrudni się handlem niewolników. To nazwisko Ludson, warto sobie o nim przypowiedzieć, to nie jest jakieś przypadkowe, nie jest też przypadkowe dla samych kolejnych przedstawicieli rodu. Dlaczego, to powiem już za chwilę, ale ci Ludsonowie to też nie są byle jacy ludzie, to są jedni naprawdę z potentatów amerykańskiego południa w tym okresie, gdy ono naprawdę popełnia poważne wykroczenia związane z tym, z handlem niewolnikami, z zmuszaniem ich do pracy na plantacjach, co też pokazuje więcej, jaki duch w tej rodzinie jest obecny. A mówię o tym wszystkim dlatego, że tutaj jest taki ciekawy wątek z dziejów rodziny Albrechtów, że gdy młoda Ursula wyjechała na studia do Londynu, a studiowała na London School of Economics, to zaistniała obawa, że jako reprezentantka takiego zamożnego patrycjuszowskiego rodu może stać się przedmiotem ataków jakichś lewackich bojówek, które, jak wiadomo, przeprowadzały różnego rodzaju zamachy w tamtym okresie, to jej ojciec polecił jej przybrać na czas studiów nazwisko Rose Ludson, czyli Ludson, czyli właśnie tej gałęzi rodu, która była tak bardzo uwikłana w handel niewolnikami, w niewolniczą pracę czarnoskórych na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj też pojawił się wśród, jeśli już mówimy o ciemnych kartach, ciemnych stronach dziejów rodu von der Leyen, z kolei to też niestety trzeba wspomnieć o jednym z von der Leyenów, który był bardzo mocno zaangażowany w władze okupacyjne nazistowskie, głównie w protektoracie Czech i Moraw. Przygotowywał różnego rodzaju dokumentacje związane, które miały później związek z eksterminacją ludności żydowskiej. No ale on nie dożył czasów takich powojennych, dojrzałych powojennych, więc nie był nawet tutaj ukarany. To jakby tutaj ten wątek był taki odosobniony. To nie jest tak, że tutaj wszyscy von der Leyenowie paradowali w pierwszych szeregach partii nazistowskiej i tak dalej. To zdecydowanie nie, tego nie można powiedzieć. Natomiast tutaj o wiele ciekawszym moim zdaniem wątkiem jest ten, który ukazuje ojca Ursuli von der Leyen w 1945 roku, zatrudnionego już wówczas, zaraz po samej wojnie, w Brukseli, pracującego w takich strukturach, nazwijmy to ogólnie, to nie były jeszcze struktury unijne oczywiście, bo Unia Europejska nie istniała, ale były to te pierwsze struktury tworzone już wówczas powoli przyszłej Unii Gospodarczej. Jak wiadomo, wszystko się w Europie wówczas rozwijało, te struktury unijne jakby wyrosły głównie z tej podwaliny, którą stworzył Bank Rozrachunków Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei, ale w Brukseli już wówczas też, zaraz po wojnie, utworzono pierwszego rodzaju takie biura, czy raczej urzędy, które miały stworzyć, które później zostały, jakby stały się takim fundamentem do tego, żeby ta integracja europejska była czymś znacznie, znacznie większym. Nie jest to absolutnie przypadkiem to, że właśnie Ursuli von der Leyen przypadło w udziale to, żeby być może być pierwszą taką faktyczną zarządczynią państwa Europa. Ona w zasadzie, wracając do Brukseli, to stwierdziła niegdyś, że ona w zasadzie jakby wraca na miejsce dobrze jej znane, ponieważ tam przebywała jako mała dziewczynka. I to nie jest jakiś tutaj moim zdaniem absolutnie przypadek. Proszę tutaj, oczywiście padnie za chwilę jakieś podejrzenie o jakieś rozsiewanie tutaj spiskowej teorii dziejów. Niemniej jednak, mam nadzieję, że będzie o tym też okazja jakieś tutaj opowiedzieć na tym wideoblogu, że już zaraz po wojnie w ogólnym zarysie ten plan dla funkcjonowania Zjednoczonej Europy jako formuły wypracowania dla Niemców takiego miękkiego lądowania po nazizmie
już istniały i w związku z tym to też nie jest moim zdaniem tutaj w pełni przypadek, że to właśnie von der Leyen jako ta spadkobierczyni czy kontynuatorka poprzez swoje małżeństwo z Heiko von der Leyenem, spadkobierczyni po pierwsze tego dziedzictwa pruskiego państwa, czyli tego pruskiego motoru, który stał się później tym czynnikiem doprowadzającym do zjednoczenia Niemiec, a po drugie tego czynnika, który tak bardzo wpłynął na to, że Prusy stały się tak bardzo zachłanne względem całej wschodniej Europy. Ursula von der Leyen jest osobą, która reprezentuje te środowiska, które już co najmniej kilka wieków funkcjonują na bardzo wysokim poziomie zamożności, które myślą w kategoriach troszeczkę dłuższych niż taki zwykły zjadacz chleba. Bo siłą rzeczy, jeżeli się dysponuje taką wielką fortuną jak von der Leyenowie już w XVIII wieku, no to ta perspektywa jest o wiele bardziej wydłużona i ta perspektywa jest zdecydowanie bardziej ambitna, jeśli chodzi o stan posiadania, niż w przypadku takich zwykłych polityków demokratycznych, którzy gdzieś sobie tutaj pochodzą z jakiegoś takiego popularnego wyboru. Von der Leyen nie została wybrana w ramach żadnych demokratycznych wyborów na osobę przewodniczącej Komisji Europejskiej. Nie, to właśnie jej wyniesienie na tą pozycję stanowi swego rodzaju ukoronowanie takich trendów w polityce, które istniały już dużo, dużo wcześniej. I mam nadzieję, że ta historia, którą tutaj dzisiaj przedstawiłem, rzuca troszeczkę nowe i ciekawsze światło na to, kim Ursula von der Leyen jest, na to, jakie interesy ona reprezentuje, na to, jaka jest mentalność, co stoi za jej za tym rodem, który wyniósł ją jeszcze na takie eksponowane stanowisko. Tak jak powiedziałem, to nie są z pewnością żadni Gatesowie, Rockefellerowie Unii Europejskiej, ale stanowią oni z pewnością element takiej szerzej rozumianej arystokracji pieniądza, arystokracji przemysłu, którą identyfikuję osobiście jako jeden z najbardziej wpływowych czynników, przynajmniej w Unii Europejskiej, a na pewno w Niemczech. To tyle, jeśli chodzi o von der Leyenów i Ursulę von der Leyen. Miejmy nadzieję, że ta kadencja będzie już dla niej ostatnią, że ten projekt, jak się okazuje, w swoim rdzeniu wywodzący się jeszcze z czasów pruskich, nie zostanie zrealizowany i że o von der Leyenach nie będziemy musieli już więcej mówić, a jeżeli już, to będziemy mogli mówić co najwyżej od tej strony zupełnie pozytywnej. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję bardzo za uwagę. Polecam się na przyszłość, polecam się, jeśli chodzi o subskrypcję tego kanału i zapraszam na następne nagranie, które mam nadzieję już całkiem niebawem.